Witam was ponownie ze strony Halawander i gramy dalej w Limbo. Wow! Mam nieuchronne wrażenie, że zbliżamy się do nieuchronnego końca. Okej, udało mi się, udało. Wiedziałem, że muszę zgrać się z czasem. Okej. O mój Boże, za późno, za późno. Nie wpadłem na to. Zapomniałem, że... O, miło mi, że zapisał tutaj. Aj, za wcześnie skoczyłem. Okej. Oj, kurczę, no! Słuchaj cały czas, jak... Za wcześnie. Za późno, przepraszam, za późno. Kurczę, no to trzeba trafić idealnie w czas. Idealnie, okej. Kawie, musimy przejść tu z prawej i musimy wyliczyć ten czas, że... I teraz możesz skoczyć. O, to będzie ciężkie. Musisz pociągnąć w dół, za wcześnie na razie wyskakuje. Jest, dobrze, wow, o to chodziło. Bo nie miałem lecieć tego. Jakieś bariery przełamaliśmy. Znowu w lesie jesteśmy, zapomniałem zwrócić uwagę, że przechodzimy cały czas przez jakieś maszynerie. Był dwa razy hotel i znowu las. Powtarzamy cały czas, jakby kręcimy się w kółko. To jest ciekawe. Zginęliśmy, bo Jimmy zginął. Bo nie ma już oczek otwartych. Znaczy nie ma już białych oczek. Wielka szkoda. Był naprawdę inteligentnym chłopcem. Rozwiązywał zagadki od tak, o! Jego siostra o tak, o też miał o tak, o. Nie, przepraszam, że teraz nie zachowuję powagi. Nie, bo smutne, smutne. Chociaż jeśli to jest, jak niektórzy określają, czyściec, nie może z nas zginąć w czyśćcu. Czyściec tak samo jak w Braid. To jest powtarzanie cały czas tego samego, cały czas wałkowanie swojego życia. Teraz to jest początek! Tak się obudziliśmy! Tak było cały czas! My cały czas powtarzamy to samo! Przepraszam, tutaj uderzyłem w piwo. Które już wypiłem, tak. Tak, tak. Czyli to już koniec gry, prawda? To jest symetria. A nie, gram dalej, okej. Okay. Myślałem, że symetrycznie nam chcieli pokazać. Na samym początku jesteśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Cały krajobraz zmienia się razem z nami. Według naszego odniesienia. Mam teorię. Jedną. Którą przedstawiam na końcu. Siostra. Nie mogę iść, nie mogę się ruszać. A drabina? I tutaj są jakieś drabinka jest na drzewko, czy jakiś domek na drzewie pewnie, nie? Chyba. Ale ona nie ma oczek, tak? Chyba, że włos zasłaniamy. Tak, to jest koniec gry. Mega, mega, naprawdę fajnie, taki... I koniec, nie? Nie wiedziałem, czy gdybym wiedział, że już skończyłem grę w sumie wtedy, to już bym ciągnął dalej, przepraszam was, że... Ale przynajmniej teraz mamy czas na interpretację i o ile dobrze pamiętam... Muszę zobaczyć jeszcze menu, jak wygląda menu. Menu? Menu. Menu. Główne menu.
To jest jakiś domek na drzewie. I zwróćcie uwagę, co to się dzieje na dole. Urwana jest. Zwróćcie uwagę na cały kształt, tutaj na sprawę, co się dzieje. Urwana jest drabinka. Pada deszcz. Muchy latają. Muchy w deszczu nie latają. To tak mi się wydaje. Chyba, że się skupiają według jakiegoś punktu. I w moim odniesieniu. No od nowa. I w moim odniesieniu, akurat tutaj, chodzi o to, że limbo, ten otchłań, trzeba zrozumieć jako czyściec. Zwyczajnie. On możliwe, że naprawdę poszukuje siostry albo koleżanki. Nie wiemy tylko, co to jest, ta dziewczyna. Bawił się z nią na drzewie, padał deszcz, poślizgnęli się czy coś, albo urwała się drabinka, coś w tym rodzaju. I zginęli, tak? Tragiczną śmiercią, przez przypadek. Trafili do czyśćca, tak? To by się wszystko zdzało, ponieważ limbo, znaczy ten czyściec odbiera, tak samo nawiązując do Braid, czyściec cały czas pokazuje, co my mamy w głowie, cały czas nas obrzuca naszymi lękami i naszymi odczuciami. Wyłącz na chwilę pada, ponieważ on tutaj głośno pracuje. I dlatego właśnie o to chodzi, że to by się zgadzało, ponieważ gramy tu dzieckiem. Dzieckiem pewnie w młodym bardzo wieku. Nie możemy określić przez kontrast czerni i bieli, który oczywiście został zrewelacyjnie, jak już powiedziałem, zrealizowany. Mi chodzi o to, że gramy dzieckiem, które na przykład pająka dużego uważa za ogromne zagrożenie. Tak samo jak może uważać jakichś łobuzów, na przykład z kolegów, prawda? To mogły przedstawiać te dzieci, które nas atakowały, że... Bo mi się nie wydaje mi się, żeby te dzieciaki, które były tutaj, były przedstawieniem innych dzieci, które zginęły w ten sam sposób. Ponieważ... Znaczy nie wiem, czy to odnoszę, bo ponieważ otchłań, znaczy chodzi mi o czyściec, bardziej odnosi się do nas i do naszego, do przekształcania świata według naszego poglądu, naszego przeświadczenia o tym, jak ten świat wygląda, prawda? Dlatego na przykład ten komar, komar mi się wydaje, że to bardziej był, wyglądał na gigantycznego, ponieważ dziecko może widziało jakiegoś tego wielkiego komarzycę, prawda, i mogło mu się wydać, że jest duży, po prostu w jego wyobraźni jest on większy niż on jest w rzeczywistości, prawda? To wszystko tak to wygląda, tak, że te muchy teraz nad tymi ciałami się unoszą. Bo są dwie kubki, zobaczcie, że są dwie kubki much. Dwie grupki much. Zwróćcie na to uwagę. I piękna symetria, oznaczająca cały czas powtarzanie wydarzeń swojego życia. Moim zdaniem chodzi o to nie tylko, że to nie chodzi tylko o powtarzanie traumatycznych wydarzeń i przypominać i lęków, ale też może chodzi właśnie też różnych po prostu tego rodzaju, bo powtarzamy cały czas, myślę, Jimmy, czy umownie Jimmy, powtarzał cały czas całe wydarzenia, które od początku zaprowadziły go do spotkania się z siostrą. I z siostrą, z koleżanką, z którą bawiąc się, po prostu zginął. Trafił mu się taki potworny koniec, niestety. Przez wypadek. Inaczej tego nie widzę w sumie. Nie widzę tego w ten sposób, żeby te dzieci były w jakikolwiek sposób uwięzione w jakimś strasznym świecie, jakiejś otchłani. Z jakiegoś portu, no na pewno jest pewne, pewniakiem moim zdaniem jest to, że zginęli, ale moim zdaniem te dzieci inne, które tu się pojawiają, jest to niemożliwe, żeby to były, moim zdaniem, żeby to były dzieciaki, które też umarły. Moim zdaniem to, co tu się dzieje, to jest po prostu przedstawienie w nowoczesny i tragiczny sposób syzyfowej pracy. Zwyczajnie, że po prostu wierzchołkiem góry jest siostra, czy po prostu koleżanka, dziewczynka, którą próbuje zdobyć, dosięgnąć Jimmy, znaczy bohater młody. Nie mam tu innego wyjaśnienia. Ona moim zdaniem też jest mirażem, jest nieosiągalnym celem
powtarzającym się ciągle i ciągle, tak samo jakbyśmy drugi raz trafiliśmy do hotelu. Jakieś najwyraźniej musiało zapaść w pamięci naszego bohatera, że coś się stało w tym hotelu. Na przykład spojrzał na te neony i powiedział, ale to pewnie parzy. I dlatego teraz mu miał przeświadczenie, że to jest gorące, bo na pewno gorące pewnie jest, ale że to jest naelektryzowane, czy to potrafi cię zabić, że to jest niebezpieczne. I dlatego miało to takie odzwierciedlenie tutaj, prawda? Dokładnie. Niesamowite, jak gra tego typu po prostu... To by wyglądało teraz, jakbym mówił z kartki, ale absolutnie. Wszystko próbuję sobie jakby... Próbuję teraz, przepraszam bardzo, tak się... Próbuję wszystko analizować. Jestem bardzo człowiekiem, który bardzo lubi mieć wszystko wyjaśnione, poukładane przede wszystkim. Nie lubię, gdy coś jest, jakiś szczegół jest ominięty. Bardzo tego nie lubię. Lubię wszystko mieć klarownie wyjaśnione. I właśnie teraz zastanawiam się, jak to wyglądało dokładnie. Właśnie bo chodzi o to, że tak samo jak w Braid, chociaż Braid w większym Limbo w większym stopniu Braid, jak to Limbo właśnie przedstawia nam fenomenalne dzieło, które zmusza nas jako gracza do aktywnego myślenia i kojarzenia faktów w całych wydarzeniach, jak dobry film. I to jest to ciekawe, zrealizowane w ten sposób ciekawy, ponieważ nie pada tu ani jedna kwestia dialogowa. Domyślamy się wszystko z szczegółów, które odbieramy przez percepcję, wzrok po prostu. Poprzez wydarzenia, które możemy zaobserwować. Nie mamy żadnej... To jest piękno gier moim zdaniem tego typu, że nie mamy napisanego bezpośrednio co się dzieje, ale sami musimy wykreować swoją opinię na dany temat. Jest jakiś główny zarys, jest jakaś główna myśl, którą gra jest okraszona, ale szczegóły, które odbieramy, interpretujemy tylko my na własny swój sposób. To jest moim zdaniem piękno, to jest piękno takiej produkcji, że zmusza nas do myślenia, własnego poruszenia szarych komórek i wykreowania własnej opinii i myśli, z którą możemy potem pójść w świat i podzielić się z innymi ludźmi, którzy wykreowali swoje. To jest, ja mi tego swoje zdanie, to jest moim zdaniem, o to chodzi w grach po prostu tego typu, naprawdę. Tego typu nie tylko, ale w różnych tak naprawdę. Gra powinna mieć takie coś. Gra powinna zmuszać do myślenia, naprawdę. Tak jak tutaj. Bo to może mieć... Przepraszam bardzo, mam nadzieję, że nie za bardzo was długo trzymam. Że to nie jest coś takiego, że wy teraz słuchacie po prostu, kończ już. Tylko... Jeśli tak naprawdę tak, to po prostu wyłączcie film, bo ja teraz będę tylko rozmawiał. Nie chodzi o to, że wielowątkowość, która potrafi się tutaj, po prostu synkretyczny stan tej gry, taki format tej gry, sprawia, że możemy do najprostszej postaci go sprowadzić i powiedzieć sobie, że no tak, myśląc o tym, że dzieci spadły, na przykład jakiś ojciec gra i mówi sobie, no dobra, moje dzieci mają taki domek na drzewie, trzeba, może pójdę sobie, sprawdzę do tego domku, może ustabilizuje tam jakąś drabinkę i tak dalej. Albo, nie wiem, daje inne przemyślenia na tle religijnym, że może rzeczywiście może jest coś takiego jak czyściec, prawda? Albo człowiek daje myśli o swoich, nie wiem, bliskich, nie? Tutaj bohater goni siostrę, nie, że myśli sobie, a dawno nie dzwoniłem. Chodzi o to, że wzbudza w nas różne odczucia takie coś, nie? Albo patrzymy, że umarł ktoś i umarły te bohaterowie, nie? I myślimy, i automatycznie budzi to w nas bodzieć, myślimy, kto z naszych bliskich umarł. Przepraszam bardzo, że tak wiecie, sam, możecie sobie myśleć, ale głupi jestem, głupoto, bo ale po prostu mi się wydaje, że takie bodźce może mówić nam taka, tego typu gra, która prezentuje taki nie tyle koniec, co po prostu takie doświadczenie przez całą grę. Dokładnie. Każdy ma własną interpretację. Właśnie najbardziej mi się podoba to w tej grze, że zbieramy cały czas, obserwujemy co się dzieje, zbierając poszlaki przez całą grę, żeby na końcu dowiedzieć się o tym tragicznej symetrii czyśćca. Po prostu coś, co się powtarza i powtarza i powtarza.
coś, co przeżywamy cały czas. Na nowo. Warto zauważyć właśnie, że jakby postać samego Jimmy'ego nie przejmowała się niczym. Nie zwracała uwagi na to, że pojawi się znowu hotel. Często jednak ludzie nie zauważają, nie tylko nie zauważają tego, co po prostu chcą zobaczyć, bo często ludzie chcą zobaczyć coś, a nie widzą tego. Ale często też nie zauważają tego, co nie chcą widzieć. To jest taka moja odniosnia, taka może niekoniecznie trafna, ale jest to coś... Sam fakt po prostu mi się wydaje, że Jimmy nie zwraca na nic uwagi, że już to mu wszystko obojętne, powoduje, że to nie jest pierwszy raz. Naprawdę, już mając na względzie, co tu się działo, my dwa razy grę przeszliśmy, bo dwa razy doszliśmy do siostry. Dwa razy. Zauważcie. I to pewnie był już któryś, może 42 raz. Ale co ma zrobić Jimmy? Co ma zrobić? Idzie dalej. Nieważne dokąd pójdzie. Dalej będzie się powtarzać. To i cały świat kształtować na pozór, jaki on ukształtował sobie wizerunek świata. Takie jest moje zdanie na ten temat. Naprawdę. Tak mi się wydaje, że tak jest. Fenomenalnie moim zdaniem zrobiona gra. I teraz zauważcie, że to jest coś, co mało jaka gra, bo film na pewno tak potrafi, ale mało jaka gra potrafi spowodować, żeby usiąść po niej i poważnie zastanowić się nad tym, co się stało, co zrobiliśmy podczas gry. Co nasz bohater, przepraszam, zrobił podczas gry. W filmach to oczywiście nie ma zbyt dużego takiego znaczenia, ponieważ w filmach jest można tak naprawdę na okrągło zaobserwować. Ostatnio oglądałem taki film, dość stary, na podstawie książki oczywiście, polecam, American Psycho. Naprawdę po ostatniej scenie filmu, poprzedzam się po prostu ze wstydem, że książki nie czytałem, ale film, rola Christiana Bale'a jest świetnie zagrana przez niego samego, właśnie niego, przez Christiana Bale'a, Patryka rola jest zagrana świetnie przez Christiana Bale'a, tak? I po prostu w grze, po prostu chodzi, że to jest taki fenomen, że trudno zaobserwować w grze takie coś, żeby usiąść i naprawdę złapać się za brodę i zastanowić się nad tym, jakie gra miała przesłanie, o co chodzi. Rzadko kiedy tak gra potrafi zrobić. I to szczególnie z takim małym budżetem. I ta gra powoduje właśnie to. Coś niesamowicie pięknego, że... Ach, po prostu, przepraszam, właśnie tak rozgadałem, ale to jest niesamowite po prostu, jak gra potrafi przejąć człowieka. Taka prosta gra. Tak samo jak Braid. Ja uwielbiam takie gry. Po prostu niesamowite. Dobrze, przepraszam, że tak się rozgadałem. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe. I tak to był ostatni odcinek i mało to się działo, więc filmik jak najbardziej nie będzie za długi. Po prostu mam nadzieję, że wam się podobało. Zagrajmy. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Mam nadzieję też, że dacie też swoje zdanie, bo jest też ważne, co wy myślicie o tym, co ja powiedziałem i co się wydarzyło w grze. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnych seriach. Siemanko.